Od kiedy 7 miesięcy temu zrobiłem recenzję oryginalnej mobilnej konsoli Evercade, właściwie tydzień w tydzień docierają do mnie nowości o kolejnych nowych grach, kartridżach i nowych rodzajach handheldów, jakie pojawiają się lub mają się pojawić w ekosystemie firmy Blaze, twórców Evercade'a. Dzisiaj jednak nie o nowych handheldach, ale o jedynej wersji stacjonarnej z tej rodziny konsol, o Evercade VS Versus, która jest już z nami prawie 2 lata. Wiem, recenzja troszkę spóźniona, ale dzięki temu też można i powiedzieć, że dojrzalsza, tak jak dojrzały jest segment od naszego partnera. PCBWay to firma dostawca wszelakich usług i produktów związanych z projektowaniem i wykonywaniem customowych płytek PCB, ale także ich montażem i składaniem w gotowy do sprzedaży produkt. Jeśli zarejestrujecie się na stronie PCBWay.com, otrzymacie kupon na 5 dolarów, który wystarczy Wam na opłacenie 5 sztuk płytek PCB, a możecie mi uwierzyć, za ich pomocą możecie w ten sposób wykonać masę dodatków do maszyn 8 i 16-bitowych, jak te kartridże do Atari, które pokazywałem 2 tygodnie temu. Polecam więc firmę PCBWay i jej ofertę Waszej uwadze. Używam już ich płytek od lat w niezliczonych projektach, a my co? Wracamy do tematu tego odcinka. Cześć, tu Borg, Retrogralnia, a dzisiaj Evercade Versus. Zacznijmy od początku i przypomnijmy sobie dla tych, którzy zapomnieli, albo po prostu powiedzmy dla tych, którzy nie wiedzą, czym są konsole Evercade, a właściwie ich ekosystem. To sprzęty, które pojawiły się w roku 2020 dzięki premierze oryginalnego handhelda, konsolki mobilnej Evercade. Rok później, w grudniu 2021 roku, premierę miała konsola stacjonarna, bohaterka naszego dzisiejszego odcinka, Evercade Versus, a następnie rok temu odnowiona i rozbudowana wersja konsoli przenośnej Evercade EXP, a już za rogiem mamy premierę dwóch wersji konsoli nowej marki firmy Blaze, marki Hyper Mega Tech, no, super nazwa, ekonomicznych konsoli mobilnych Super Packet czy Pocket, które również będą zgodne z kartridżami Evercade. No właśnie, kartridżami. Całym bowiem twistem Evercade w świecie konsol neo-retro jest to, że w przeciwieństwie do wielu innych licencjonowanych przez różne firmy sprzętów umożliwiających nam granie w stare gry, od oficjalnej konsoli Mini NES, Sega, Atari, poprzez różne mini maxi arcade'y, Neo Geo, Capcom, Atari, kogokolwiek, kończąc na grach w breloczkach, konsole Evercade umożliwiają nam dokupywanie nowych gier, czy raczej ich zestawów na osobnych kartridżach. Jak to bywało za starych czasów, których my raczej w Polsce nie pamiętamy. Tych kartridży jest już około 50 i znajdziemy na nich licencjonowane paczki gier retro firm takich jak Atari, Namco, Dataset, Interplay, Codemaster, Team 17, Intellivision, Gremlin, Pico, Sunsoft, Delphin Software, czy nawet DC64 od Retro Games. Kupując więc konsolę Evercade, otwieramy sobie możliwość legalnego grania w gry pochodzące z różnorodnych retro maszyn, a dodatkowo otwieramy sobie również możliwość kolekcjonowania retro gier w nowych, ładnych wydaniach. A oprócz gier retro, pojawiają się też zestawy nowych gier indie, takich do retro nawiązujących. Wiem, że tutaj troszkę się powtarzam, ale 3 lata temu powiedziałem, że jeśli ten model biznesowy przejdzie, że jeśli ludzie zamiast kupować sobie nieoficjalne chińskie multikonsole emulatory, czy to przenośne, czy to stacjonarne, zaczną sobie kupować mimo wszystko zamknięte konsole Evercade i następnie raz czy półtora raza na miesiąc będą do nich dokupywać paczki gier na kartridżach, to dam sobie rękę uciąć. No i co? No i teraz tej ręki tak szczerze to nie powinienem mieć. Nie wiem, czy zamiast nieoficjalnych emulatorów, ale na pewno obok nich, część fanów retro pokochała Evercade i to tak pokochała, że non-stop słyszę kolejne ochy i achy nad kolejnymi zapowiadanymi kartridżami, a gdy doszło do gierek amigowych i Duke Nukema, to społeczność fanów tych konsol aż zaczęła piszczeć z radości. Dodatkowo gro osób, prócz kupowania kartridży, zaczyna kolekcjonować też same konsole, których mamy już 3 rodzaje. Na razie 3. Na naszym Discordzie Retrogralni mamy bardzo aktywnych fanów tego ekosystemu, tak cieszących się z każdej kolejnej gry i konsoli, że zacząłem dla żartu nazywać ich pelikanami. Choć jasne i oczywiste jest to, że po prostu żałuję, że nie rozpoznałem trendu wcześniej i nie zacząłem sam kupować tych gierek 3 lata temu. Jednak musicie mnie zrozumieć, wtedy wydawało mi się to niepojęte, że takie coś się może udać.
wydanie kilkuset złotych na konsolę, do której może będą, a może nie będą wydawane nowe kartridże, wydawało mi się dość ryzykowne. Dzisiaj wiemy, że Evercade, jeśli nie stanie się coś mega dziwnego, pozostanie z nami na dłużej. A firma Blaze chce wyjść z tym ekosystemem do większej ilości ludzi, wypuszczając wspomniane przeze mnie wcześniej ekonomiczne, trochę okrojone z możliwości, ale jednak zgodne z Evercade konsole Super Packet. Ale wracając do samego Evercade VS versus. Tak jak mówiłem, konsola ta pojawiła się na rynku w grudniu 2021 roku. W środku w niej siedzi sobie czterordzeniowy armowy chip ROGchip RK3328, działający z prędkością 1,5 GHz, wyposażony w 512 MB pamięci RAM i 4 GB pamięci nieulotnej. Czyli jest to całkiem pokaźny sprzęt, jak na konsolę mającą nam dostarczyć rozrywkę w postaci gier rodem z konsoli 8 i 16-bitowych. Nie ma więc też się co dziwić, że dosłownie na dniach na tą konsolę zjawi się również Duke Nukem 3D. Generalnie sprzęt ten udźwignie wszystko do ery konsol 3D, a i nie jestem pewien, czy może już o pierwsze produkcje 3D, te w pełni 3D, też kiedyś zahaczymy. Konsolka ma także wbudowane Wi-Fi, co umożliwia aktualizację zarówno samej konsoli, jak i kartridży, bo zapomniałem w sumie powiedzieć, że te kartridże to tak naprawdę wariacja na temat karty SD, no ale nie ma się w sumie co tutaj dziwić. Evercade wypuszcza dość często łatki do samego OS-u i właśnie do nawet wcześniej wydanych gier, które są wybudowane, te łatki, niejako w system i wgrywane na kartridż dopiero w momencie jego włożenia do konsoli. Należy tutaj zwrócić uwagę, że łatanie gier nie działa na pierwszym oryginalnym handheldzie, bo ma on za mało pamięci nieulotnej, ale gry można zawsze załatać u kolegi z Versus lub EXP i grać później u siebie. Oczywiście ten problem nie dotyczy samego Versus, bo jak mówiłem, ten ma aż 4 GB pamięci, co ma też swoje plusy w postaci możliwości udziału w programie Gra Miesiąca, co pokażę później. Dobra, chyba starczy tego dość długiego wstępu. Spójrzmy na samą konsolę. Tak wygląda pudełko od Evercade Versus. Jest to Starter Pack, czyli ta wersja wyposażona w jednego pada oraz zestaw gierek Technos Arcade One. Na pudełku informacja, że konsola pracuje w rozdzielczości 1080p. Z jednej strony to fajna informacja, bo mamy lepszy upscaling. Z drugiej strony na przykład nie mogę tej konsoli podłączyć bezpośrednio do mojego monitora, którego używam normalnie do retro, bo jest to monitor 4x3, który rozdzielczości 1080 nie obsługuje. Informacje dodatkowe, system kartridżowy do 4 graczy, rozszerzalna biblioteka gier, licencjonowane oficjalnie, 8 gier w środku w zawartości mamy. Jakie gierki są na kartridżu, który tutaj jest w zestawie, widzimy. Battle Lane, Blockout, Combat Tribes, Double Dragon w dwóch wersjach, Mania Challenge, Minki Monki i Mysterious Stones. Dwie z tych gier znam, więcej nie znam. Nie wiem akurat czemu taki kartridż był dołączany do tej wersji startowej. Jednym to się może podobać, innym to się nie musi podobać. Ja bym pewnie wolał gierki Atari na przykład. Z drugiej strony informacje o samej konsoli, że posiada Wi-Fi, też do 4 graczy, że można dwa kartridże naraz wkładać, że kompatybilna z padami innych firm, że ma fajny kontroler, 3-metrowy kabel, save state'y, gramy w HD i kompatybilna jest z 25 plus innymi kartridżami od Evercade. No tych kartridży już jest w tym momencie kilkadziesiąt. W środku pudełka znajdziemy samą konsolę, kabelek HDMI, kabelek zasilania. Zasilacza jak zwykle w tego typu urządzeniach nie ma. Jeśli chodzi o samą konsolkę, co mogę o niej powiedzieć? No nie wygląda jakoś super ambitnie, jeśli chodzi o design. Prosta bryła, klapka oczywiście nawiązuje tutaj do NES-a. Na amerykańskiej wersji Nintendo Entertainment System mamy dwa porty na kartridże. No to znowu nawiązuje do pierwszych oryginalnych komputerów Atari, Atari 400 i Atari 800, które posiadały dwa porty kartridża i które też posiadały cztery porty na kontrolery. Tak samo jak tutaj mamy cztery porty USB na cztery kontrolery USB.
No pewnie kilka gierek, które obsługują więcej niż dwóch graczy jest, ale nie jest ich za dużo. Także klapka, porty USB. Tutaj mamy przycisk włączający konsolę. Ten przycisk jest trochę dziwny, bo to nie jest przycisk z jakimś stanem, który się wciska lub wyciska, jego się po prostu naciska. I co ciekawe, żeby konsolę włączyć, trzeba go przycisnąć dosyć długo. Ja na początku myślałem, że konsola mi się nie włącza, bo klikałem, ona się nie uruchamiała, a trzeba przycisnąć. Z drugiej strony mamy wyjście HDMI, przycisk reset i wejście na zasilacz czy na kabelek USB 5V standardowe USB jeszcze w wersji mini, bo ta konsolka już ma kilka lat, a na dole tabliczka znamionowa rok 2021 Blaze Entertainment. Zasilacz, jaki jest tutaj wymagany, to jest zasilacz od 1A do 3,5A. W sumie trochę dziwne, że od 1 do 3,5. To 1 czy 3,5? Podejrzewam, że raczej bliżej 1A. Także taki standardowy zasilacz do dowolnej współczesnej komórki nam tutaj zadziała, a też prawdopodobnie będzie można sobie tą konsolkę zasilić nawet z jakichś mocniejszych telewizorów. Często się tak robi, ja na przykład tak często robię, że urządzenia zasilam bezpośrednio z USB, które mam w telewizorze. Do konsoli w tej wersji jest załączony ten cartridge. One generalnie wyglądają wszystkie mniej więcej tak samo. Takie pudełeczko. Po otworzeniu możemy sobie zobaczyć wyżłobienie na cartridge. Cartridge wszystkie są mniej więcej takie same, jeśli chodzi o kolorystykę, jeśli chodzi o kształt. No, nic dziwnego. Różnią się tylko logami, nadrukami. I tutaj mamy informację, że jest to cartridge Arcade 1 z tego systemu. W pudełku znajdziemy też instrukcję obsługi, ogólna informacja o zestawie gier, no i opis poszczególnych gier wraz z informacjami, jak się tymi grami steruje za pomocą pada. Praktycznie to samo też możemy znaleźć w samej konsoli po uruchomieniu menu, co pokażę Wam później, no ale przejdźmy do pada. Trzeba przyznać, że pad ma zaskakująco kwadratowy wygląd. Jesteśmy teraz przyzwyczajeni do padów o bardziej ergonomicznych kształtach, ale jestem mega zaskoczony, bo po dłuższym graniu na tym padzie gra mi się zaskakująco dobrze. Mamy 4 przyciski A, B, X, Y, przycisk Start, przycisk Select, przycisk Menu do powrotu do menu konsoli i D-pada zamontowanego na takim kółeczku. Niektórzy wolą, kiedy D-pad jest osobno, kiedy każdy kierunek jest osobno. Tak jest w niektórych konsolach współczesnych. Ja osobiście wolę, jak taki D-pad jest właśnie na jednym kółku, bo dzięki temu znacznie wygodniej mi się robi skosy. A na konsolę Evercade bardzo dużo gier pochodzi z automatów Arcade, gdzie te skosy trzeba dosyć często robić i gdzie normalnym było to, że mieliśmy gałkę arcade'ową ośmiokierunkową, a nie czterokierunkową, jak jest zazwyczaj D-pad. Także te kierunki cztery po skosie wykonywane są na tym padzie dzięki temu wygodniej i mi się to podoba. Mamy przycisk R1, L1, R1, R2. Pozycja całkiem fajna. No i jak mówię, naprawdę dobrze się ten pad o dziwo trzyma w ręku. Chociaż słyszałem opinie o nim troszkę negatywne. Mi się podoba, mi się szczerze podoba. Wiem, że on dziwnie wygląda, ale naprawdę mi się używa go całkiem spoko. Konsola uruchamia się tym przyciskiem z boku, który trzeba nacisnąć na nawet kilka sekund. To mnie, prawdę mówiąc, kilka razy zmyliło. Po starcie konsoli musimy poczekać na zabutowanie systemu. To niestety trwa kilka sekund, jak możecie zobaczyć. Trwa. I dopiero teraz wita nas prześliczne logo Evercade Versus. I to właściwie jedyna rzecz, na którą musimy czekać tej konsoli. Od tej pory działa ona błyskawicznie. W tym momencie nie mamy włożonego cartridge'a, więc możemy się przyjrzeć innym opcjom w menu. Zajrzymy sobie do ustawień. W opcjach znajdziemy możliwość zmiany formatu obrazu, oryginalna proporcja, dopasowanie pikseli 1:1, no i pełny rozszerzony ekran. Mamy też shadery w postaci możliwości włączenia scan linii w połowie lub na maksa.
Możemy sobie wybrać ramkę, na której będzie wyświetlany nasz obraz z gry. Dynamiczną kontrolę prędkości. Nie mam bladego pojęcia, nie znalazłem, co to tak naprawdę jest. Możemy wymusić tryb HDMI PAL i włączyć skan linię w menu, chociaż nie wiem, o co właściwie jest ta opcja. Mamy dostępne trzy możliwe motywy. Jasny, ciemny i ten taki Evercade'owy. No i muszę powiedzieć, że ten Evercade'owy niebieski mi się najbardziej podoba, dlatego też do niego wrócimy, ten neonowy. Mamy możliwość ustawienia głośności muzyki w menu i efektów dźwiękowych. Możemy też sobie wybrać sieć Wi-Fi, do jakiej będzie konsola podłączona. Konsola obsługuje tylko sieci Wi-Fi 2,4 GHz w tym starszym, wolniejszym standardzie, a to jest norma w tego typu urządzeniach. Możemy wybrać również język interfejsu. Mamy język polski, ale niestety konsola nie ma wbudowanych polskich czcionek, w związku z czym albo mamy tłumaczenia w menu bez tych polskich znaków, takich jak ły albo on, a jeśli takie znaki się pojawiają, no niestety mamy zamiast nich kwadraciki. Bardzo dziwna sprawa, że konsola, która istnieje już od kilku lat na rynku, cały czas nie ma porządnego polskiego oprogramowania. W menu też znajdziemy możliwość pisania tajnych kodów. One oczywiście w tym momencie zupełnie nie są tajne. Te kody możecie znaleźć sobie w internecie na różnych stronach i one umożliwiają wyświetlanie śmiesznych obrazków albo odblokowywanie kilku prostych gierek, które są wbudowane w pamięć tej konsoli. No generalnie fajny, śmieszny dodatek, pełen easter eggów, ale jakby go nie było, też by nam pewnie nic tutaj nie zabrakło. Chociaż jako osoba pochodząca z Wielkopolski, no mega propsuje obecność w konsoli ziemniaka. Tak się jakoś fajnie zdarzyło, że w momencie, w którym tą recenzję nagrywam, istnieje możliwość aktualizacji software'u do najnowszej wersji, czego oczywiście nie omieszkam zrobić. Wystarczy podłączyć do internetu, wybrać aktualizację, poczekać na ściągnięcie patcha, poczekać. I dzięki magii internetu możemy już konsolkę zrestartować i przejść instalację samego systemu operacyjnego, czy może raczej łatki do niego. I to nawet wygląda, muszę wam powiedzieć, dosyć ciekawie, no bo mamy tutaj jakieś takie informacje czysto techniczne. Takich rzeczy się w konsolach typu PlayStation czy Xbox raczej nie widzi. A to mi tutaj tak bardziej przypomina stare czasy, w których to rutowało się telefony z systemem Android. A po restarcie możemy sprawdzić, czy może poprawiono już polskie czcionki i niestety nie poprawiono. Tutaj w ukrytych grach mamy te gry, które zostały odblokowane za pomocą kodów. Jak widzicie, jeszcze dwóch tutaj gier brakuje. A tutaj mamy gry, które Evercade wydaje raz na miesiąc i to są tak zwane gry miesiąca. To jest nówka sztuka gierka Czuczu Minik. Zobaczmy, jak ona wygląda. To są rzeczy, które możecie dostać od Evercade'a za darmo. Przynajmniej tak to do tej pory wyglądało. Tych gier jest jakaś tam ilość, kilkanaście i one zostaną dodatkowo wydane na początku przyszłego roku w formie pełnego, normalnego kartridża, a przez ostatni rok właściciele Evercade'a versus i tego nowego handhelda mogli sobie też te gry wypróbować miesiąc po miesiącu. Z tego, co się orientowałem, to są gry indie, głównie logiczne, ewentualnie strategiczne. Ta też wygląda całkiem fajnie, ale bądźmy szczerzy, do tych gier miesiąca jakieś super nowoczesne hiciory czy jakieś super retro hiciory nie trafiają, tylko takie dobre indie średniaki. Jest jedna ważna rzecz, którą chciałem wam pokazać, to jest możliwość mapowania kontrolerów firm trzecich na przykładzie pada od 8-bit do pada, którego używam normalnie do retro grania. Ta opcja znajduje się w menu w mapuj kontroler. Mapowanie jest raczej proste, raczej oczywiste.
Ten kontroler jest wykrywany jako kontroler od Xboxa. Możemy sobie zamapować wszystkie funkcje z oryginalnego kontrola od samej konsoli i działa to generalnie dobrze w przypadku tego kontrolera. A jak to wygląda z innymi kontrolerami? Pomyślałem, że warto sprawdzić kontroler od PS5, bo on już działa normalnie z PC-tami jako zwykły kontroler, ale z tego co widzę, nie jest on niestety przez Evercade versus wykrywany. Zresztą zaraz to sprawdzimy. Jak widzicie, staram się wcisnąć guzik, nic się nie dzieje. Tak wciskałem te różne guziki, że udało mi się uruchomić konsolę PS5, która była w innym pokoju, ale sparować mi się tego kontrolera przez kabelek z Evercade'em niestety nie udało. No to może inny popularny kontroler, kontroler od PS4. I tutaj znowu rozczarowanie, ten kontroler też nie chce działać. I tutaj się naprawdę zaskoczyłem, bo inne maszyny, jak DA500, D64, one ten kontroler wykrywają bez problemu. A tutaj taka dziwna, przykra niespodzianka. Nie wiem, czy to jest normalne, nie wiem, czy to może przez nowy soft, bo na starym tego nie testowałem. A propos DA500, warto przetestować kontroler, który jest dostarczany z tą konsolką. I tutaj miła niespodzianka, bo jest on rozpoznawany i to nawet zmienia i nazwiska. Niestety na padzie od DA500 brakuje nam kilku przycisków, L2, R2, je musimy niestety ominąć. Też będzie nam brakowało guzika do przycisku menu, ale to wystarczy, że mamy na pierwszym padzie, no i generalnie będzie nam ten kontroler, będzie nam ten pad jako tako działać. Jak już tak szukałem tych padów po szafie, to znalazłem też pad od PS Classic, od PS Mini. W przypadku tego pada mamy i L1, i R1, i L2, i R2. Tutaj nam tylko brakuje znowu guzika pod menu, ale jak mówiłem przed chwilką, nie potrzebujemy go posiadać, bo i tak mamy go na pierwszym padzie dla pierwszego gracza. Generalnie konsolka obsługuje sporo różnych typów padów. Dalej jestem zdziwiony, że nie obsługuje padów od PlayStation 4 i 5. Na końcu testuję pad od Xboxa 360 i tutaj byłem pewien, że wszystko będzie w porządku. Jak widzicie, przypisuję sobie tutaj o dziwo kierunki na analoga oraz przypisuję guziki kolorowe A do A, B do B, chociaż na padzie one fizycznie, na padzie od Xboxa są fizycznie w innym miejscu, są jak gdyby odwrócone. Przypisanie teoretycznie poszło mi w porządku. Potwierdzam to przypisanie. Oczywiście muszę to potwierdzić na tym padzie oryginalnym, na pierwszym padzie, a następnie testuję i ku mojemu zdziwieniu kierunek analogowy nie działa. Działa natomiast D-pad. I co jeszcze dziwniejsze, zupełnie jest ignorowane moje przypisanie guzików A do A, B do B. Tutaj jak naciskam A, to jakbym naciskał B. Jak naciskam B, tak bym naciskał A. Jak gdyby to mapowanie jest pozycyjne, a nie guzik do guzika. I to mnie mega zaskoczyło, bo w padzie 8-bit do, który jest wykrywany też jako pad do Xboxa 360, to mapowanie przebiegło poprawnie. A z oryginalnym padem do Xboxa 360 opcja mapowania jest zupełnie ignorowana i mam takie standardowe mapowanie pozycyjne, bez możliwości jego zmienienia. Przycisk A zawsze jest tym przyciskiem na dole, niezależnie od tego, co wybiorę, a przycisk B jest zawsze tym przyciskiem po prawej stronie, nieważne, co wybiorę w mapowaniu. Dziwne to jest dla mnie i niezrozumiałe. Szczególnie, że na YouTubie widziałem, iż pady od PS4, 5 i Xboxa działają bez najmniejszych problemów. Może to nowy firmware, a może ja mam po prostu jakiegoś pecha ze swoimi padami. Także tutaj musicie wziąć pod uwagę, że to powinno działać, a mi akurat nie działa. Jak jest naprawdę, trudno powiedzieć. Dobra, zajmijmy się graniem. Jaki cartridge od Evercade'a jest, to już widzieliście. Do każdego dołączana jest instrukcja obsługi, jak wcześniej mówiłem, z taką krótką historyjką, z czym mamy tutaj do czynienia, z opisami gier oraz też informacją, jak są zamapowane guziki w tych grach, bo to bywa naprawdę różnie.
No biorąc pod uwagę to, że gry, które są do Evercade'a dodawane, sprzedawane, pochodzą naprawdę z szeregu różnych systemów. Cartridge wkłada się bardzo prosto. To jest cartridge hot swapowy, także można go wyciągać, można go wkładać. Tym nie popsujemy konsoli. No i to jest oczywiście dobra informacja. Po włożeniu, jak widzicie, pojawia nam się menu z listą gier, a po wejściu do danej gry możemy sobie zobaczyć jakiś krótki opis, chyba dokładnie nawet ten sam, który się znajduje w tej papierowej instrukcji obsługi. Nie ma jednak co czekać. Odpalmy sobie gierkę Double Dragon 2. Gra wczytuje się dosyć szybko. Jak mówiłem, tak naprawdę w środku tego cartridge'a siedzi taki sam układ pamięci jak w karcie SD. I co? Grajmy. Ja generalnie grę Double Dragon kojarzę bardziej z wersji konsolowych, gdzie ta gra była całkiem prosta. Tutaj mamy do czynienia z wersją arcade'ową. Co za tym idzie, jest ona absurdalnie trudna. Zresztą zaraz się o tym sami przekonamy. I oczywiście zanim ja się zorientuję, jak w tą grę grać, chociaż tak naprawdę powinienem informacje o mapowaniu klawiszy przeczytać sobie w instrukcji obsługi albo przeczytać sobie w opisie z menu, zanim się zorientuję, o co chodzi, to zaraz mnie tam stłuczą na kwaśne jabłko. No ale jak widzicie, gra wygląda fajnie. Jest w tym momencie w wersji 4x3 z ramkami na boku. I tak się chyba generalnie gra najfajniej na tej konsolce, w takim standardowym ustawieniu, bez żadnego rozciągania, bez scan linii, bez żadnych shaderów. No dobra, tutaj nie będę raczej recenzował kartridży. Recenzję kartridży możecie sobie zobaczyć, jak grałem sobie, możecie zobaczyć na kilku live'ach. Te live'y podlinkuję w opisie tego filmu. O, tutaj widzicie, jest dostępna aktualizacja kasety. Słowo kaseta, to się chyba będzie podobało panom Pegasusa. Ta aktualizacja, ta łatka została wgrana wcześniej na samego Evercade'a, w momencie, w którym ściągałem nowy system operacyjny, łatkę do samego systemu operacyjnego. I teraz ta łatka jest przegrywana na cartridge. Muszę wam powiedzieć, że zaskakująco długo to patchowanie cartridge'a trwa. Dobra, nie będę was tutaj męczył, bo to trwało dobrą minutkę, może nawet dwie. Przejdźmy już do gotowej, spatchowanej gry. Spatchowanego cartridge'a tak naprawdę. No i po spatchowaniu cartridge'a mamy dostęp do tych gierek. Lista jest nawet ciekawa, muszę wam powiedzieć, jeśli chodzi o ten zestaw. No ale sprawdźmy, co się stanie, jak do drugiego portu włożymy jakiś inny cartridge. I co ciekawe, znowu konsola pyta nas o spatchowanie. Ewidentnie w momencie, w którym wychodzi nowy system, to sporo cartridge'y jest patchowanych. Tutaj patchowanie trwało dosłownie sekundkę, także był to taki malutki patchyk zdecydowanie. Po włożeniu drugiego cartridge'a tak naprawdę w menu pojawia się lista gier z dwóch cartridge'y. No, w sumie tak to działa, bo dlaczego miałoby to działać inaczej? Ciekawym jest to, iż jeśli włożymy do tej konsoli dwa konkretne zestawy gier, jakie to są zestawy gier, jest ich kilka, to możecie sobie sprawdzić w internecie, to dzięki takiemu włożeniu możemy sobie odblokować dodatkowe gierki. Nie sprawdzałem tego tak dokładnie, szczególnie, że inne konsole Evercade mają jeden port cartridge'a. Także z jednej strony fajnie, że mamy takie smaczki, a z drugiej strony trochę głupio, że posiadacze jedno cartridge'owych konsol tracą możliwość dostępu do tych gier. Przy okazji sprawdźmy sobie, jak taka gierka wygląda po włączeniu scan linii. Ja generalnie nie jestem fanem tego typu shaderów, ale włączmy sobie, powiedzmy, takie subtelne linie, jak to jest tutaj ładnie napisane. No i wygląda to, jak wygląda. U mnie za młodu na komodorku, który miałem podłączony do 7-calowego monitora, scan linii zupełnie nie było widać. Także ja tych gier w ten sposób nie pamiętam, ale wiem, że są osoby, szczególne, które posiadały jakieś konkretne telewizory, które twierdzą, że te scan linie były bardzo widoczne. Każdy ma swoje wspomnienia.
Bacha, tutaj niespodzianka, gierka amigowa, znany shooter. Jak widzicie, no chodzi to mega płynnie. No, tej konsoli dla gier, które są na nią wydawane, no nie brakuje mocy. Nie będę tutaj tego już pokazywał, ale jak mówiłem wcześniej, mamy save state'y, mamy szybki save, mamy szybki load, mamy też kilka save'ów na różnych pozycjach, także dla wielu osób będzie to możliwość w końcu przejścia tych retro gier. Tak naprawdę save'y, szybkie save'y, save state'y to jest chyba jedna z większych zdobyczy cywilizacyjnych, jeśli chodzi o neo retro. O, a tutaj mamy kolekcję gier Namco. Cartridge, który jest uznawany przez wielu jako jeden z fajniejszych cartridge'y, no bo wiadomo, że Namco wydawała naprawdę fajne gierki. Przetestujmy, jak one będą nam działały na Evercade Versus. Ups! Jak to nie będą działały, jak to jest niezgodne? Okazuje się, że dwa zestawy gier Namco nie działają na konsoli stacjonarnej ze względów czysto licencyjnych. Po prostu Blaze udało się tylko wykupić licencję na konsole przenośne, ale o tym, że te gry nie zadziałają na konsolce Versus, nie ma żadnej informacji ani na pudełku, ani w instrukcji obsługi, ani też nie ma informacji w żadnym ze sklepów. Oczywiście taka informacja znajduje się na stronie samego Evercade, ale nikt tak naprawdę tej informacji tam nie szuka. Także tutaj jest małe rozczarowanie. Na szczęście ten problem dotyczy tylko tych dwóch zestawów i kto wie, może kiedyś Namco łaskawie sprzeda też licencję na gry na konsoli stacjonarnej i zaczną one magicznie działać. A na zakończenie, tak jak wspominałem, na Evercade'a wydawane są też gry indie, takie nawiązujące do 8, 16 czy nawet 32 bit. I to jest przykład takowej. I naprawdę nie wiem, dlaczego w tym momencie, jak nagrywam, to tak strasznie w tą grę lamię. A szło mi na live'ie całkiem nieźle, także zachęcam do obejrzenia tej gry na live'ie z tej konsoli. Jak mówiłem wcześniej, linki do live'ów z tego Evercade'a i z Evercade'a handheld'a oryginalnego załączę do opisu tego filmiku. Co Wam mogę powiedzieć o Evercade Versus? Dla kogo jest ten sprzęt? Kilka lat temu uważałem, że dla nikogo. Później wydawało mi się, że jest to sprzęt dla zbieraczy, którzy kochają umieszczać gierki w ładnych opakowaniach na półkach i cieszyć się z tego, jak to wygląda. I jak to mówi klasyk, zebrać je wszystkie. Teraz jednak po kilku latach zaczyna do mnie docierać, że w tym momencie można Evercade'a kupić po prostu sobie po to, by grać wybrane gry w prosty sposób. Biblioteka cartridge jest już na tyle duża, że możemy sobie kupić konsolę Evercade Versus czy EXP dla konkretnych pozycji. Tutaj mała uwaga. Jako że licencje na gry są wykupywane od ich właścicieli, to tak jak wspomniałem przy okazji gier Namco, mogą nas tutaj czekać dziwne sytuacje. W tym momencie licencyjna niekompatybilność cartridge dotyczy tylko tych gierek Namco, ale kto wie, czy nam coś tu się jeszcze kiedyś nie wydarzy. Niedawno też ogłoszono koniec produkcji zestawów z grami Atari, bo z końcem tego roku wygasa licencja na takie. Choć z drugiej strony w przypadku większości gier na świecie w pewnym momencie przestają być one dostępne w fizycznej formie. Tutaj miałem powiedzieć, że fakt, iż na Evercade'a wydawane są gry właśnie nie cyfrowo, ale fizycznie, to jego ogromna zaleta i że dzięki temu nikt nam nigdy tych gier już nie zabierze. Tych, które kupiliśmy, ale właśnie sobie uświadomiłem, że przecież nic nie stoi na przeszkodzie, by nagle nam możliwość uruchamiania jakiegoś zestawu zablokować za pomocą patcha w systemie konsoli, ale to byłby chyba skandal na skalę światową. Trochę mnie teraz zmroziło, ale nie, dobra, kurczę, powiem Wam szczerze, przekonuję się. Powoli, ale skutecznie przekonuję się do Evercade, do Blaze'a i do tego całego ekosystemu. Widzę teraz, że nie jest to tylko taki, wiecie, skok na kasę, próba wciągnięcia wielu ludzi w kupowanie miesiąc kolejnych gier, które tam kiedyś zostaną już nieprodukowane i trzeba je kupować, póki jeszcze są na rynku. Chociaż ten model biznesowy to na pewno jest jedno ze źródeł sukcesu tego całego projektu. Teraz widzę już, że
Mamy tutaj do czynienia z konsolą, prostą konsolą, którą można podłączyć pod każdy współczesny telewizor, na której można grać w retro gry naprawdę w prosty sposób i dokupować sobie za dosłownie grosze kolejne zestawy, bo takie zestawy gier kilkunastu, czasami więcej, kosztują w tym momencie 70 bodajże 5 czy 9 zł. To nie jest tak dużo. A cena jednej konsoli w tej wersji z jednym padem, jednym kartridżem to około 400 kilkunastu złotych. Cena konsoli z dwoma kartridżami i z dwoma padami to 500 kilkanaście złotych. Ta cena przez ostatnie lata się nie zmieniła, ale biorąc pod uwagę inflację, realnie spadła. I teraz się możemy zastanowić, czy jeśli chcemy zagrać w gry z D64, z DA500, z Atari, jakieś gry Capcomu, czy lepiej kupować sobie do każdego z tych zestawów gier osobną mini konsolę po kilkaset złotych, czy może kupić Evercade'a sobie raz. Tego stacjonarnego, tego troszkę droższego handhelda EXP, czy może tego mega ekonomicznego, trochę pozbawionego kilku funkcji, Super Pocketa, który ma wyjść dosłownie za niecały miesiąc. Myślę, że można się nad tym naprawdę poważnie zastanowić. No i z tą opinią Was zostawiam, zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału, do wspierania nas, czy to na Patronite, czy to na YouTubie, do odwiedzenia naszego Discorda i widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Bork Retrogralnia.